Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Satisfactory. Udało nam się w poprzednim odcinku uruchomić tutaj tą małą fabryczkę, że tak to brzydko nazwę, belek stalowych i rur stalowych. I w tym momencie zbieram belki i będziemy musieli się wybrać do kilku miejsc, żeby poprawić produkcję, bo w kilku miejscach, na przykład w tej fabryce, gdzie robimy ramy i inne żelazne rzeczy, tam na przykład nie ma za bardzo optymalizacji, bo są bardzo powolne pasy. Teraz będziemy mogli stawiać trochę szybsze pasy dzięki temu, że mamy stal odblokowaną, ale musimy jeszcze odblokować same pasy w hubie, także trzeba się tam wybrać. Dzień dobry. No, chodź tu. Dobra. Zauważyłem tutaj kawałek tej siarki. Spróbujemy ją sobie potem wykorzystać. Będzie trzeba wydobyć więcej, żeby zacząć produkcję jakąś większą. Na szczęście duże ujęcie siarki znajduje się tutaj za tą skałą. Widzicie, tam gdzie mamy generator, ten kopalnię węgla, to wśród tych fioletowych drzew za tą skałą mniej więcej jest duża kopalnia siarki. Nie pamiętam, czy ona nie jest przypadkiem normalna, czy bogata w złoże, ale jest. I można tam wykorzystać to potem do produkcji na przykład materiałów wybuchowych. Także chętnie będę mógł z tego potem skorzystać. Czy to jest siarka, czy wapień, bo nie widzę stąd. Wapień, okej. Okay. Dobra, dobra, szukam przy okazji ślimaczków, bo przydałoby nam się ich dużo, 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 ale nie widzę niestety żadnych. Powinien kwiknąć, to byłoby fajne, jakby autorzy dodali coś takiego, że jak spadnę na takiego wieprza, to żeby on kwiknął jak świnia. Dobra, niepotrzebnie to ze sobą nosiłem. Zobaczmy, tutaj. Ciekaw jestem, czy mamy już dość rotorów wyprodukowanych. Nie. Oj, niedobrze. Oj, niedobrze. Bo to bardzo spowolni mi dalszy rozwój. Trzeba przyspieszyć produkcję rotorów. Muszę znaleźć jakiś sposób. A, no przecież prefabryka rotorów miała być tam. Dobra. I logistyka trzeba. Cicho. Od razu sobie odblokujmy. A nie, nie mogę. Potrzebować będę 100 rur i 200 belek. O kurczę, masę belek muszę zmarnować, żeby to odblokować, ale to jest nam super potrzebne, także nie będę narzekać. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy do odblokowania. Aha, tylko takie rzeczy. Szkoda, że tu się nie pojawia informacja o tym, jakie zasoby są potrzebne, żeby to zbudować. I też widzicie, rotory są potrzebne, wierniki. Dobra, poczekam, aż wróci statek i odblokuję sobie to. W międzyczasie zerknijmy sobie do tej małej fabryczki punktów i biletów, jaką sobie postawiliśmy tutaj, bo w tej serii najbardziej chciałbym skupić się na wykorzystaniu rzeczy, które się są odblokowywane za pomocą punktów w sklepiku. Mam na myśli przede wszystkim przedmioty dekoracyjne. Także nie chcę budować jakiejś mega fabryki, nie chcę znowu mieć za cel odblokowania wszystkich przedmiotów dekoracyjnych i tak dalej. Mam na myśli te pomniki złote, wiecie, i tak dalej za tysiące punktów. Wolałbym w tej serii skupić się bardziej na tym, żeby budować fajne i interesujące bazy. Kurczę, 200 śrub. Ogrzało ich? Kurczę, kto wyprodukuje 200 śrub tutaj niepotrzebnych? No, dobra, będę musiał się wziąć za ręczną produkcję. Okej. O, tu jest dobre miejsce na postawienie sklepiku. Stawmy go sobie. Mamy 16 biletów. Więc możemy kupić już kilka przedmiotów dekoracyjnych. I się zastanawiam, które w pierwszej kolejności by się nam najbardziej przydały. Bo tak naprawdę chciałbym wszystko kupić. Ale jesteśmy ograniczeni budżetowo, też różne rzeczy nam są w tej chwili potrzebne, mniej lub bardziej. Ściana na taśmociąg, to się na pewno przyda, ale to kosztuje aż 5 biletów. Ale biorę, dobra, nie ma wyboru. Co my tu mamy? Otwór podłogowy. O, to się może przydać jak najbardziej. Te rzeczy by się też przydały. 3 bilety, 4 bilety, dobra, biorę. Fundamenty.
3 bilety. Te fundamenty akurat by się bardzo przydały. To już mamy jeszcze coś za 4 punkty można kupić. O! Customowe materiały betonu. Materiał fundamentu. Tak, to też się przyda. Dobra, mamy już 16 punktów, kupujemy wszystko. I dzięki temu będziemy mogli teraz sobie budować na przykład większe... O, oczywiście się obróciło z jakiegoś powodu. Aha, nie mamy już betonu. I teraz jeśli sobie wciśniemy X, możemy sobie przejść tu do materiałów i możemy sobie pomalować to na kolor betonu. Tylko potrzebujemy beton w plecaku mieć, żeby to zrobić. Okej. Bo zdaje się, że następuje wtedy podmianka materiałów przy okazji. To znaczy z innych materiałów produkuje się różne rzeczy, nie? To na przykład fundament jest robiony, patrzcie, że z 5 kawałków betonu i 2 kawałków żelaza, nie? A jeśli teraz zmienimy to na... Możemy tutaj to zmienić jakoś? Nie, nie możemy. Muszę wyjść w ogóle z menu budowy i muszę wcisnąć X, żeby tu się przełączyć. O, i patrzcie, i teraz przełączyłem to i jest podłoga z betonu zrobiona. Śmieszna jest ta tekstura. Nawet nieźle to wygląda, chociaż... Wydaje mi się, że... No dobra, w sumie jeszcze nie mieliśmy okazji więcej popracować z tym fundamentem betonowym, więc jeszcze zobaczymy, jak to będzie działało. Czy można go od razu budować, czy trzeba go wpierw zbudować, a potem dopiero trzeba przemalować? Wygląda na to, że trzeba przemalować. A jeśli... bo teraz nie mogę wcisnąć przeciąganie linii, to jest... Dobra, obróć menu budowy, wybierz obiekt, zbuduj stylizator. Aha. Okej, czyli wygląda na to, że jeśli chcę zmienić materiał z tego normalnego fundamentu na beton, to wpierw muszę postawić ten fundament, a potem dopiero da się zmienić jego kolor na taki. Nie ma możliwości od razu stawiać tych betonowych bloków. Uważam, że trochę niefajnie, bo jak budujemy jakąś ogromną powierzchnię, to potem wyobraźcie sobie, że trzeba to drugi raz przeklikać, żeby każdy blok, żeby zmienić jego teksturę. Ale no okej, no widać jakaś tam logika po stronie autorów za tym stoi, która wynika z tego, że przeanalizowali, jak gracze grają i co w grze robią i doszli do wniosku, że to ma więcej sensu, nie? Ale wydaje mi się, że może niekoniecznie. Dobra, hipertuby czy to? To w pierwszej kolejności, zdecydowanie bardziej. Lecę po więcej tych stalowych rzeczy. Muszę niestety się na razie muszę biegać. Może by tak zrobić hipertubek, ale nie, bo hipertuba masę energii pobiera i na tym etapie nas nie stać za bardzo energetycznie na to, ale trzeba będzie pomyśleć o jakimś szybkim transporcie pomiędzy tymi fabrykami. Tak jak mówiłem, nie chcę budować w tej serii ogromnej fabryki na cały świat, bo powiem szczerze, że w poprzedniej serii strasznie się zmęczyłem budując tą ogromną fabrykę, super wydajną na całym świecie gry. Praktycznie były jakieś lokacje. Tutaj skupimy się bardziej na tym, co się dzieje tutaj w okolicy, ale chciałbym, żeby te fabryki, które będziemy tutaj budować, były ładniejsze niż takie standardowe pomarańczowe kloce, jakie do tej pory budowałem. Dobra, ciekaw jestem, ile przez ten czas się wyprodukowało. O, prawie 200 coś. Bardzo fajnie. Dobra. Wracam do domu i... Aha, właściwie to musimy biec teraz do fabryki tego, do elektrowni węglowej i tam pasy poprawić. Właśnie sobie wyprodukowałem kolejne tutaj te inhalatory lecznicze, kiedy zauważyłem, że mam w plecaku całkiem sporo organów obcych i przypomniało mi się, że można odblokować jeszcze ten drugi rodzaj inhalatorów, który jest zrobiony z samych organów obcych. Także zarzucę badania i też trzeba będzie to odblokować, bo dodatkowe okno ekwipunku jak najbardziej się przyda. I to samo tutaj, zobaczcie, też 6 okien ekwipunku, no to ho, to jest 7 dodatkowych okienek. Za darmo zupełnie, prawie. Tylko muszę pozbierać materiały, żeby je odblokować, ale to już nie jest praktycznie żadnym problemem. Zobaczmy, trzeba by tutaj sobie pomyślałem teraz wstawić niszczarkę, żeby przejmowała nadwyżkę przedmiotów, bo w tym momencie te maszyny tutaj stoją i nic nie robią, a tak to mogłyby zgarniać trochę punktów. I zrobimy sobie to w ten sposób, bo nie mam możliwości póki co użyć... Czekajcie, ten, okej.
nie mam możliwości użyć tego inteligentnego smart rozdzielatora, który będzie tylko nadwyżkę przerzucał. Także po prostu wszystkie trzy podłączymy najwolniejszymi pasami, jakie są dostępne, i dzięki temu tempo pracy tego będzie na tyle małe, że nadwyżka będzie raczej powoli chodziła tutaj. Widzicie? Nie jest to na tyle szybkie, że ten ion będzie brać z każdego pasa na zmianę, więc powinny teoretycznie co chwilę wskakiwać na zmianę raz jeden, raz drugi, raz trzeci. Albo w ten sposób, nie wiem jak to działa. Okej. A właśnie, widzicie, że na zmianę teraz będą wskakiwać raz jeden, raz drugi, raz trzeci. I dzięki temu te kontenery nie zostaną opróżnione zbyt szybko, a jednocześnie pomalutku będzie się tutaj to nabijało. O, i tempo nabijania nie jest duże, nie? Ale zawsze coś. Dobra, przyleciała też rakieta, to od razu odblokujmy następny etap rozwoju. Aha, nie odblokujemy, bo brakuje teraz jeszcze tych wirników. Będę musiał, w takim razie nie ma wyjścia, musimy iść do tamtej fabryki i tam zrobić porządek z produkcją wirników, bo tam ona chyba nawet nie jest ustawiona do końca. I przy okazji poprawimy balans tych wszystkich rzeczy, ale zanim tam się ruszę, to fabryka, elektrownia jest ważniejsza, bo wahania zasilania są bardzo intensywne, widzicie? I tutaj parę razy ociera się dosłownie o wyłączenie się zasilania i dosłownie kilka różnic watów sprawiło, że to się nie wyłączyło, ale już raz czy dwa razy się wyłączyło, także jednak mimo wszystko to się czasem zdarza. Wolałbym, żeby się nie zdarzało w ogóle. Rozwiążemy to w ten sposób, że wstawimy szybsze pasy, które będą szybciej węgiel dostarczać do elektrowni. Przy okazji zbieram ślimaczki, żeby rzucić je do samych kopalni węgla i w ten sposób też przyspieszyć wydobycie węgla, bo nie wiem, czy ono tam jest wystarczające. Postawmy mamuśkę i zobaczmy, co się wybadało. Dobra. I organy obcych, które możemy wybadać teraz technicznie. Niech lecą te. Dobra. No, jesteśmy prawie na miejscu. Jakiś czas temu już od tego biegania w tą i z powrotem postanowiłem zbudować sobie tutaj taką rampę, żeby było szybciej. I dzięki temu troszkę zaoszczędzę czasu. I widzicie, tutaj te czerwone lampy, wskazujące działanie maszyny. Widzicie, one się na zmianę włączają, wyłączają, to dlatego, że węgla brakuje i nie jest dostarczany dostatecznie szybko. I można to rozwiązać właśnie przez wstawienie szybszych pasów. Także zróbmy sobie od razu tutaj cały system ich, a potem na koniec jeszcze będę się zastanawiać. Właściwie to, wiecie co? Tak mi się wydaje, że wystarczy jeden pas. Że nie będzie potrzeby robienia aż ich tylu. Przynajmniej w tym momencie. Później prawdopodobnie będzie potrzeba więcej pasów, bo będziemy mieli tutaj tak ogromne zużycie tego węgla, że to będzie robiło różnicę. O, proszę bardzo. Ale w tym momencie, bo ten taśmociąg na poziomie klasy trzeciej, on ma 270 produktów na minutę przerzucenia. Przerzuca, nie? Czyli to jest bardzo dużo i to będzie nam wystarczyło na początku przynajmniej. Także tylko tutaj sobie zrobimy łącznik. Dobra, trzeci. I tutaj, nie wiem, w sumie to, tutaj to może być na drugiej klasy, okej. I tu jakie tempo jest wydobycia? 60. To dorzućmy tutaj jeden. Aha. Zróbmy sobie warsztat. Dobra. I tutaj wrzucę drugi. I dzięki temu tu już mamy 180. Niech to będzie. Pozbędę się trochę z plecaka niepotrzebnego węgla. I tutaj musimy zrobić łącznik. I podłączyć tutaj. A? Czy w tamtym są jakieś ślimaczki? Nie ma ślimaczków. Dobra. I tu są wszystko klasy drugiej, pasy transmisyjne podpięte. Dobra, powinniśmy zauważyć teraz dużo stabilniejszą pracę elektrowni, widzicie? Już nawet teraz widać, że już nie są te ruchy takie agresywne, jak były wcześniej. Wcześniej skoki były bardzo, bardzo duże, teraz są już dużo mniejsze. I myślę, że z czasem ta sytuacja będzie się jeszcze bardziej stabilizować.
skoro już tu jesteśmy w okolicy przy tej elektrowni węglowej, to postanowiłem się trochę tutaj przejść po okolicy, pozbierać sobie grzybki, ale też przy okazji... O kurczę, nie! Okej, na szczęście tu jest wyjście na powierzchnię. Tu jest jaskinia. Widzicie? I można do niej do środka wejść. Tylko to nie jest wcale takie łatwe. Chyba sobie będzie prościej, jak sobie zbuduję jakiś z fundamentów podest, bo inaczej będziemy musieli uprawiać parkour, który będzie strasznie irytujący. Dobra. O, i tutaj tych grzybków jest strasznie dużo. Też jest tutaj dużo tych pająków, więc trzeba uważać. Ale to jest jaskinia, którą zdecydowanie bardzo warto odwiedzić, bo zdaje się, że tutaj też jest chyba fioletowy ślimak na samym końcu. A nie, złoty jest, żółty. Ale okej, przyda się też. Okej, chyba coś zmienili, bo nie widzę coś pająków. Kiedyś było ich tutaj bardzo dużo. Ej, nie ten przycisk. Podłoże jest tutaj strasznie dziwne. Naprawdę to dziwne. Byłem przekonany, że tutaj zaatakuje nas taka horda, że nie będziemy w stanie przejść. Ale okej, nie narzekam. Ale o co chodzi z tymi gwiazdkami, widzicie? Bo to nie są stalagmity ani stalaktyty. Znaczy, przynajmniej większość jest, ale nie wszystkie, nie? Bo stalagmity i stalaktyty powstają w ten sposób, że woda z sufitu ścieka, nie? Wypełniona węglanem wapnia. I ten węglan wapnia się osadza na suficie na przykład i zostaje taki ząb. I jak woda spada na dół, to też zostaje taki ząb na dole z tego węglanu wapnia. I z czasem one się tak w dużych ilościach gromadzą, że się pojawia, robi się z tego taki właśnie kolec wiszący i wystający. Kurczę, no! Teren tutaj jest strasznie zdradliwy. Chcę usunąć to dziadostwo. I dziwne jest to, bo są tutaj takie gwiazdki, które nie powinny powstawać wskutek grawitacyjny, nie? Tak jakby to był sztuczny twór jakiś. Sztuczny w tym sensie, że może na przykład jakiś rodzaj zwierząt zostawia to, może to jest jakiś rodzaj gniazda owadów czy czegoś w tym stylu. Trudno powiedzieć, kurczę, autorzy tutaj pełno różnych dziwnych i niezbyt logicznych decyzji podejmują, jeśli chodzi o design tego świata. Ale to wszystko ma sprawić przede wszystkim tyle, żeby ten świat wydawał się jeszcze bardziej egzotyczny i dziwny. I muszę przyznać, że im się to całkiem udaje. Chodź ty! Przy okazji, jakie to jest złoże? Normalne, okej. Okay. Bo chodzi o to, że tu można by jakąś sporą fabrykę zrobić. Zobaczcie, czyste złoże żelaza, ruda miedzi, tam mamy ogromne ilości węgla. Można by tu sporą fabrykę wybudować. Dobra, mamuśka odblokowała analizę, zróbmy sobie następną rzecz. Nie wziąłem dostatecznej ilości materiałów, trudno. Musimy się stąd jakoś wydostać. Zupujmy sobie fundament. Pyk. Chciałem się wam pochwalić szybko. Czekajcie, tylko znajdę jakiś wolny drut. Patrzcie, jak fajnie teraz to wygląda. Płasko, prawie jak stół. Tylko jedna jakaś elektrownia albo dwie trochę zawodzą, ale poza tym bardzo ładnie to działa, więc jestem niezwykle zadowolony. Prądu nam już nieprędko będzie brakowało, znaczy nieprędko, no w tej grze to za chwilę, jak tylko postawię kolejną fabrykę, ale to trochę potrwa, zanim do tego dojdzie. Tutaj bym wstawił niszczarkę, bo te wszystkie maszyny produkują ramki. Jak widzicie, tych ramek produkują całkiem sporo i całkiem wydajnie. I chciałbym, żeby te ramki szły do niszczarki na razie, żeby więcej jeszcze punktów zbierać. Niszczarka, wstawmy ją sobie tutaj. Tutaj damy łącznik. Trochę krzywo ten łącznik postawiłem, nie szkodzi. Ta fabryka i tak prawdopodobnie zostanie zrównana z ziemią niedługo. Chodzi o to, żebyśmy mieli tylko miejsce, gdzie wyprodukujemy sobie podstawowe sprzęty, a potem z czasem będziemy się przenosić w miejsca, gdzie będzie można osiągnąć większą wydajność, bo tutaj słabe złoża są strasznie jednak i musiałbym wpakować ogromne ilości ślimaczków, żeby w miarę płynnie to chodziło, więc nie wiem, czy jest sens tutaj zostawać,
Jeszcze zobaczymy. Dobra. A to damy sobie w ten sposób i będzie ok. Dobra, pomalutku to sobie będzie tutaj dłubać. O, patrzcie od razu jak skoczyła produkcja punktów. Wrócimy tu za jakiś czas, jak to się już oczyści. To też wrzucę, ok. Tutaj robimy wirniki, ale to nie jest w ogóle podłączone. A właśnie, przy okazji, zupełnie zapomniałem. Pisaliście, że ten problem, który mam z windami, został rozwiązany przez autorów, ale w inny sposób niż się spodziewałem. Okazuje się, że podobno te można przyczepiać w ten sposób. No rzeczywiście można, ale powiem wam szczerze, wygląda to okropnie. O kurczę, strasznie to wygląda. Ja nie mogę. Spodziewałem się, że to będzie, wiecie, przypięte w ten sposób, co po staremu. Czyli jakbyśmy postawili to tak. Dobra. O, naprawili to chyba, bo teraz słyszę kliknięcie. Okej. A jeśli teraz wstawimy tutaj? Zobaczmy. Dobra, i teraz? Tak, naprawili to. Okej. Uuu, ale jestem szczęśliwy, to jest tak wygodne, to jest tak praktyczne, to jest tak fajne, jak to działa. Z dużym naciskiem, jeśli działa, nie? Dobra, dlaczego na tym pasie nic nie ma? Powinno coś tutaj być. Tak jakby nie było podłączone. Możliwe, że jest podłączone do tego, a nie do samego tego. O. Tak, było źle podłączone. Ok. Dobra. Część z tych śrub. Tak, bo to jest super rozbudowane i skomplikowane, ale tak naprawdę można by to dużo uprościć, gdybyśmy wstawili tutaj po prostu szybsze pasy transmisyjne trzeciego poziomu. Wtedy tych pasów tutaj by musiało być dużo mniej. Muszę się tylko zastanowić, ile. Nadal będą musiały być chyba dwa, jeśli dobrze liczę, bo każdy z tych konstruktorów robi 40 śrub, więc aktualnie są po jednym pasie na dwa konstruktory, co jest i tak za mało, bo nie miałem innych materiałów, jak to budowałem. Okej, na początek... O, już tutaj pusto się zrobiło? Tak szybko? No proszę, a ile punktów zebraliśmy? Koło 4, 5, dobrze liczę? Dobra, czyli tak, tu potrzebujemy 100 śrub na minutę, są 300 śrub na minutę, czyli 300 podzielić na 40, to ile to będzie? Połowa, to jest 150... co? 150? Nie. Dobra, nieważne, nie ma sensu, żebym liczył w czasie nagrywania, bo moja matematyka, jak wiecie, nie działa wtedy za bardzo. Dobra, wypróbujmy teraz te luki, czy jak to nazwać, potrzebne do przerzucania przedmiotów do góry przez windy. Muszę tylko właściwą pozycję wykryć, bo chodzi o to, że ta winda, która stoi przed nami, ona transportuje towary dokładnie nad nami. Jedzie naokoło. Więc moglibyśmy skrócić trochę tą drogę, tylko będę musiał wszystkie te skasować, żeby je ustawić w właściwy sposób, ale to już nie jest taki problem, nie? I tylko trzeba będzie dobrze wymierzyć położenie tego otworu, gdzie to będzie, pewnie w transport. Czy ja tego jeszcze nie odblokowałem? Mam na myśli te logistyka... Jest, otwór podłogowy. I spróbujmy go postawić tutaj, zobaczmy, czy trafiłem. Chyba trafiłem, dobra. I teraz pytanie, czy jeśli go wstawimy... Jak to działa? Dobra, i potrzebuję odwrócić jego kierunek. R-ką się to robi, dobra. O, kliknęło, czyli nawet się podłączyło. Bardzo fajnie. Okej. Skasujmy sobie to, bo już nie jest potrzebne. I jak teraz... Aha, okej. Dobra, bardzo mi się podoba. I teraz zobaczcie, jeśli to wstawię z powrotem, to nawet fajnie wygląda. Teraz muszę tylko skasować... Które muszę skasować? Te na górnych czy na dolnych? To jest to, co potrzebuję.
Czekajcie, tu są pręty. To coś, coś pomyliłem. Nie jestem zaskoczony. A, pomyliłem. To jest ten taśmociąg. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Puścimy go dołem w takim razie. Będzie nam to nawet na rękę bardziej. Czyli musimy zrobić teraz... okej, okay. I co teraz? Aha, okej. Okay. I wrzućmy go tak na tej wysokości, żeby było wygodniej. Dobra, tylko zanim go wypuszczę, to bym poprawił wszystkie te rzeczy, bo mnie to strasznie drażni, że to tak brzydko wygląda. Czyli zaczniemy od nowa. Zazwyczaj trzeba było to zbudować na odległość dwóch łączników, rozdzielaczy raczej. Nie, zbyt daleko. Czyli trzeba będzie poprawić. Szkoda, że wcześniej jak budowaliśmy te łączniki rozdzielacze, to się wokół nich jeszcze pojawiał hitbox i było dzięki temu widać linie wyrównujące wyraźniej. O, teraz nie klika. Czyżby znowu się zepsuło? Jeśli to się znowu zepsuło, to się uśmieję. Rany, ja nie mogę, no. Spróbujmy z tej strony. No nie klika. I nie ma połączenia. Może do tego... Aha, dobra, to trochę za blisko postawiłem. Postawmy nieco dalej. I jeszcze jedno podejście. Nie klika. Patrzcie, tutaj też przestało działać. Tych poprzednich załapało, a w tych już nie. Zastanawiam się, z czego to może wynikać. Pamiętam, że dawno, dawno temu autorzy pisali o czymś takim w changelogu, że jest to znany błąd i że sugerowali, żeby usunąć maszynę, do której to jest podłączone, wraz z podłogą, na której stoi, że to jest wina podłogi, ale już to zrobiłem tutaj. Chociaż możemy spróbować przećwiczyć, bo nie, w tym przypadku jeszcze tego nie zrobiłem konkretnym. Usuńmy tą podłogę i wstawmy ją jeszcze raz. I zobaczymy, co się stanie. Okej. Okay. I teraz... i... Pyk. Nie, to nic nie dało. Także wygląda na to, że jest jakiś błąd. I nie wiem, jak go rozwiązać. Trochę głupio. A jakby od drugiej strony... Nie, też nie klika. Też nie klika i też się nie podłączyło. Widzicie, bo mogę tutaj wstawić taśmociąg. To jakim cudem te dwa się udało podłączyć? I to w tym samym momencie. A jak spróbuję jeszcze raz to zrobić teraz? Spróbujmy. Klika i się podłączyło. Widzicie? Nie przyczepia się tutaj taśmociąg. Z jakiegoś powodu to miejsce jest magiczne i tutaj to działa. Śmiech przez łzy w sumie, ale niech będzie. Dobra, co my tu musimy podłączyć, bo już nie pamiętam. Wirniki. Aha, żelazne pręty, dobra. Tu chyba idą tędy żelazne pręty, dobrze pamiętam? Tak, idą tędy. To możemy sobie to od razu podłączyć. I bym to zrobił szybszym pasem, bo wstawiłem najwolniejszy. A w sumie powinien to być jak najszybszy. Może nie jak najszybszy, ale zdecydowanie szybszy od tego, który jest. Dobra, strasznie fajne jest to, że można sobie przełączać teraz te przedmioty tym przyciskiem E, widzicie? A przyciskiem R zmieniamy kierunek. Szkoda, że też tego kierunku nie da się zmienić w tej sytuacji. Zobaczcie, że jak wstawiam sobie płotek i tutaj, i teraz tak, kierunek taśmociągu zależy, w jakiej kolejności między dwoma płotkami rozciągamy pas transmisyjny. Czyli jeśli zacznę od tego, to będzie pas transmisyjny szedł w tamtą stronę, nie? A jeśli zacznę od tego, to pas transmisyjny będzie szedł w tamtą stronę. I przyciskiem R nie da się tego odwrócić, tak jak można to odwrócić w przypadku windy. Także wydaje mi się, że to też jest mały drobiazg, ale też mógłby ułatwić życie w wielu różnych dziwnych sytuacjach. Także pewnie to wcześniej czy później autorzy sami wychwycą, albo gracze im podpowiedzą, że jest to do zrobienia, nie? To tylko kwestia tego, żeby dać im szansę, żeby to doprogramowali, bo to jednak jest drobiazg, ale programowanie takich drobiazgów zawsze zajmuje masę czasu
i na tym się schodzi dużo, dużo, dużo czasu. Nie wiem, czy wiecie, na przykład taka gra jak Factorio istnieje. Pewnie wiecie. To jak wygląda i ta gra i jakie ma zasady, jakie są receptury na przedmioty i tak dalej, to już było w bardzo wczesnych wersjach gry ustalone. I przez kolejne lata autorzy tak naprawdę szlifowali tylko gameplay, żeby był przyjemniejszy, wygodniejszy, żeby się fajniej grało, żeby te quality of life funkcje ułatwiające życie były już w pełni doszlifowane i dopracowane. I to zajęło autorom najwięcej czasu, ale dzięki temu ta gra jest niesamowicie grywalna i daje bardzo dużo satysfakcji przy tym, bo jest niesamowicie wygodna, jeśli chodzi o obsługę. Dobra, co tutaj jeszcze? Śruby musimy dostarczyć. Śruby pojadą z tamtej strony. Także muszę je tutaj jakoś tylko komponować. Chyba, że też użyję tej windy, ale nie wiem za bardzo, jak ją tutaj wcisnąć. Dlatego z drugiej strony spróbujemy to postawić. Akurat jeśli chodzi o wirniki, nie planuję ich wrzucać do niszczarki, bo one mi są bardzo potrzebne. Ramki też, ale mniej. Nie są tak istotnym elementem produkcji w tym momencie dla nas. Dlatego zostawimy sobie wirniki do tego. Widzicie, musimy mieć 200 wirników w tym momencie, żeby móc kolejny element odblokować w... O kurczę, krzywo to postawiłem. Dobra, jeszcze raz. Okej. I... Dobra, udało się dużo rzeczy dzisiaj zrobić. Zadowolony jestem niezwykle, bo to są ważne elementy produkcji. Będę musiał potem poświęcić sporo czasu jeszcze na optymalizację tego, bo widzę, że tutaj nie wszystko działa jeszcze jak powinno. I z niektórymi rzeczami są problemy, jeśli chodzi o płynność, widzę. Ale pomalutku będziemy osiągać ten stan. Dobra, przy okazji sobie to trzeba by poulepszać. Tak, i niestety zobaczcie, widzicie, te drugie musiałem już postawić w tym starym systemie, w tym nowym systemie raczej, bo już się nie dało postawić tego. Strasznie to dziwne jest. Dobra, okej. To tyle na dzisiaj, moi drodzy. Bardzo dziękuję za waszą uwagę. Pamiętajcie koniecznie o łapkę w górę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć!